Jan i Marta to para, która od lat budowała swoje życie na fundamencie szczerej miłości i głębokiego zaufania. Ich historia rozpoczęła się w młodym wieku, gdy jeszcze oboje byli studentami na jednej z warszawskich uczelni. Jan był ambitnym studentem prawa, zawsze wychodził naprzeciw trudnościom z determinacją i pozytywnym podejściem. Był to młodzieniec o wrażliwym sercu, jednakże ukrytym za twardym i niezłomnym zewnętrzem. Marta zaś była kwintesencją ciepła i życzliwości. Jej uśmiech rozpromieniający każde pomieszczenie, w którym się znalazła, sprawiał, że otoczenie czuło się jak w domu. Była opiekuńczą duszą, zawsze gotową pomóc innym i wspierać swoich bliskich. Kiedy ich drogi się skrzyżowały na korytarzach uczelni, nie można było przejść obok siebie obojętnie. Natychmiast poczuli iskrę, która rozgorzała między nimi, zwiastując coś wyjątkowego. Ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie, które przetrwało próby czasu i życiowych wyzwań. Po ukończeniu studiów Jan i Marta postanowili związać się węzłem małżeńskim, przysięgając sobie miłość, szacunek i wierność do końca swoich dni. Ich ślub był uroczystym wydarzeniem, które zgromadziło przyjaciół i rodzinę, świadków ich prawdziwej i głębokiej miłości. Po ceremonii para zamieszkała razem w przytulnym mieszkaniu w centrum miasta. Ich dom stał się miejscem, w którym promieniowała ciepło i radość, a miłość między Janem a Martą kwitła jak najpiękniejszy kwiat. Spędzali wspólnie czas na rozmowach, romantycznych spacerach po parkach i gotowaniu wspólnych posiłków. Ich życie było pełne wspólnych marzeń i planów na przyszłość. Choć nie brakowało im trudnych chwil i wyzwań, zawsze potrafili się nawzajem wesprzeć i przetrwać burzę życiowych problemów. Ich związek był jak skała, na której mogli zbudować swoje szczęście i spełnienie. Jan i Marta byli dla siebie nie tylko partnerami, ale także najlepszymi przyjaciółmi, gotowymi podzielić się wszystkim, co przynosi życie. Pierwsze oznaki trudności pojawiły się w małżeństwie Jana i Marty po kilku latach wspólnego życia. Choć ich miłość była silna, a zaufanie głębokie, to codzienne życie i presja związana z obowiązkami dorosłego życia zaczęły wywierać presję na ich relacji. Młodzieńcza beztroska ustępowała miejsca codzienności, a romantyczne chwile stawały się coraz rzadsze. Jan, poświęcając się swojej karierze prawniczej, często spędzał długie godziny w pracy, co sprawiało, że rzadziej mogli spędzać czas razem z Martą. Z drugiej strony, Marta coraz częściej czuła się zaniedbywana i samotna w obliczu braku uwagi ze strony męża. Jej potrzeba bliskości i wspólnego spędzania czasu nie zawsze znajdowała odzwierciedlenie w zapracowanym życiu Jana. Pierwsze napięcia zaczęły się pojawiać w związku, gdy Marta zaczęła zauważać coraz większą odległość emocjonalną między nimi. Czuła się opuszczona i niedoceniana, co prowadziło do częstych sporów i nieporozumień. Jan z kolei, zagłębiony w swojej pracy, często nie zauważał, jak bardzo cierpi jego żona. Mimo że większość konfliktów udawało się rozwiązać poprzez otwartą komunikację i wzajemne zrozumienie, to stopniowo zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia w ich związku. Nie były to jeszcze poważne problemy, ale sygnały, które nie mogły być ignorowane. Dla obojga było to trudne doświadczenie, ponieważ oboje wierzyli w siłę swojej miłości i nie chcieli dopuścić do upadku swojego małżeństwa. Jednakże trudności zaczęły stawać się coraz bardziej widoczne, wzbudzając obawy o przyszłość ich relacji. Jan i Marta musieli stawić czoła nowym wyzwaniom i znaleźć sposób na pokonanie pierwszych pęknięć, zanim stały się one nieodwracalnymi szczelinami. Ostatnie miesiące były dla Jana i Marty jak podróż przez burzliwe morze, gdzie spokojne fale zamieniły się w gwałtowne sztormy. To, co kiedyś wydawało się niezniszczalne, zaczęło pękać pod wpływem coraz większych napięć i konfliktów. Jan zauważył zmianę w postawie Marty. Była ona bardziej krytyczna i wymagająca, często wytykając mu drobne błędy i niedociągnięcia. Nawet najmniejsze niezgodności stawały się pretekstem do gorących dyskusji i wzajemnych oskarżeń. Marta z kolei czuła się coraz bardziej sfrustrowana i niezadowolona z obecnej sytuacji. Nie potrafiła zrozumieć, dlaczego Jan nie potrafi spełnić jej oczekiwań i zaspokoić jej potrzeb emocjonalnych. Drobne kłótnie stopniowo przeradzały się w poważne spory, które trwały godzinami. Jan, przywiązany do swojej niezależności i dumny z własnych osiągnięć, nie potrafił zrozumieć, dlaczego Marta tak często go krytykowała. Z kolei Marta, zraniona i rozczarowana, oczekiwała od Jana większego zaangażowania i uwagi. Napięcie między nimi stale rosło, tworząc niezdrową atmosferę w domu, który kiedyś był miejscem spokoju i harmonii. Niepokoje Jana i Marty pogłębiały się z każdym dniem,
a związane z nimi emocje stawały się coraz bardziej niewytrzymałe. Oboje zaczęli zastanawiać się, czy ich małżeństwo jest w stanie przetrwać te trudne czasy, czy też droga, którą obydwoje wybrali, zbliża się ku końcowi. Kiedy atmosfera w domu Jana i Marty osiągnęła punkt kulminacyjny, Jan poczuł, że musi podjąć drastyczny krok. Zdeterminowany, by dać swojej żonie nauczkę i dać sobie odrobinę czasu na refleksję, postanowił na chwilę opuścić dom. Oczywiście, to nie było łatwe dla Jana. Decyzja o oddaleniu się od osoby, którą kochał, była dla niego bolesna i trudna. Ale był również przekonany, że to może być jedyny sposób, aby przełamać błędne koło ciągłych spięć i niezadowolenia. Jan, z duszą pełną niepokoju i smutku, sięgnął po telefon i wybrał numer swojego długoletniego przyjaciela, Tomasza. Tomasz był dla niego nie tylko towarzyszem życia, ale także osobą, której ufał i której mógł szczerze powierzyć swoje troski i obawy. Po krótkiej rozmowie Jan poprosił Tomasza, czy mógłby przenocować u niego na kilka dni. Tomasz, choć zaskoczony prośbą, natychmiast zgodził się pomóc swojemu przyjacielowi w potrzebie. Zaoferował mu swój dom i swoją gościnność, bez zastanowienia. Jan opuścił dom z gorzkim smutkiem w sercu, ale również z poczuciem ulgi. Był przekonany, że to jest krok, którego musiał podjąć, aby móc naprawić swoje małżeństwo i przywrócić harmonię w swoim życiu rodzinnym. Z każdym krokiem oddalającym się od domu, czuł, że to może być zarówno początek, jak i koniec ich burzliwej historii. Po przybyciu do domu Tomasza, Jan został ciepło przyjęty przez swojego przyjaciela i jego rodzinę. Atmosfera w domu była przyjemna i serdeczna, co sprawiło, że Jan poczuł się trochę lepiej, choć wciąż obarczony był ciężarem swoich problemów małżeńskich. Jan spędził wiele godzin na rozmowach z Tomaszem. Przyjaciel, mający doświadczenie w życiu i związku małżeńskim, słuchał uważnie opowieści Jana o jego małżeństwie i niezgodach z Martą. Tomasz nie tylko udzielał mu wsparcia emocjonalnego, ale także dzielił się swoimi spostrzeżeniami i radami na temat tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Podczas tego tygodnia Jan miał również wiele czasu na refleksję i samopoznanie. Odstępstwo od codziennych obowiązków i zgiełku życia domowego pozwoliło mu spojrzeć na swoje małżeństwo z nowej perspektywy. Zastanawiał się nad tym, co mogło pójść nie tak i nad możliwymi przyczynami problemów, które pojawiły się między nim a Martą. Chociaż nie było to łatwe, Jan zaczął również przyglądać się swoim własnym postawom i zachowaniom w związku. Zastanawiał się, czy mógł zrobić coś inaczej, czy mogło być coś, co przyczyniło się do napięć między nim a jego żoną. W trakcie tych dni Jan dojrzał emocjonalnie. Zrozumiał, że musi być otwarty na zmiany i gotowy na kompromis, jeśli chce uratować swoje małżeństwo. Przeżywając różne emocje, smutek, złość, ale również nadzieję na lepsze jutro, Jan zaczął kształtować swoją strategię działania na przyszłość. Tydzień u przyjaciela był dla Jana czasem nie tylko na odpoczynek fizyczny, ale także na regenerację ducha i umysłu. To był czas, który pozwolił mu na złapanie oddechu i na znalezienie wewnętrznej siły, by zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, jakie niesie życie małżeńskie. Po tygodniu oddalenia od domu, Jan poczuł wewnętrzną gotowość, by wrócić i zmierzyć się z rzeczywistością. Choć nie był pewien, co go tam czeka, wiedział, że musi stawić czoło swoim problemom małżeńskim. W końcu, tylko otwarta i szczera komunikacja mogła pomóc im przezwyciężyć trudności. Kiedy zbliżał się do domu, jego serce waliło mu w piersiach z niepokoju. Wiedział, że musi być silny, by stawić czoła temu, co może go tam spotkać. W głębi duszy jednak nadal żyła nadzieja, że może to być początek nowego rozdziału w ich małżeństwie, naprawa tego, co było złamane. Po wejściu do domu Jan od razu poczuł ciężar atmosfery. Dom, który kiedyś był miejscem spokoju i harmonii, teraz wydawał się napełniony napięciem i smutkiem. Nie wiedział, co ma się spodziewać, gdy ujrzał Martę, ale był gotów na wszystko. Gdy Jan wszedł do sypialni, serce zabiło mu mocniej. Dźwięki dochodzące zza drzwi już wcześniej budziły jego niepokój, ale to, co zobaczył, przerosło jego najgorsze koszmary. Marta leżała w łóżku z innym mężczyzną. To, co widział, było jak cios w serce. Jan czuł, jakby cały świat runął mu na głowę. Uświadomienie sobie, że jego ukochana żona zdradzała go, było jak uderzenie pioruna. Bezradność i ból zalały go całkowicie, pozostawiając go zrozpaczonym i zdruzgotanym. W pierwszych chwilach nie mógł poruszyć się z miejsca. Stał w drzwiach, wpatrując się w widok, który burzył mu całe dotychczasowe życie. Czuł się oszukany, upokorzony i opuszczony.
Przecież oni mieli swoje problemy, ale nigdy nie przypuszczał, że Marta zdradziłaby go w taki sposób. Gdy Marta i jej kochanek spojrzeli na Jana, w ich oczach nie było wstydu czy żalu. Tylko zimna obojętność i złośliwa triumfalna iskra. Wtedy Jan zrozumiał, że to koniec. Ich małżeństwo zostało brutalnie zniszczone przez zdradę i kłamstwo, które zagrażało fundamentom ich miłości i zaufania. Kiedy Jan stanął w obliczu martowej zdrady, jego świat przestał istnieć. Wszystko, co do tej pory było pewne i stabilne, rozsypało się jak domek z kart. Poczuł, jakby ziemia pod nim ustąpiła, a on sam dryfował w próżni niepewności i bólu. Złość i zrozpaczanie przepełniły Jana, gdy spojrzał na żonę, której dotąd ufał całym sercem. Choć chciał krzyczeć i wykrzyczeć swoje rozczarowanie, zdołał zachować zimną krew i zaczął konfrontację z Martą. Wszystko, co mieliśmy, wszystkie nasze wspomnienia, wszystkie obietnice, które złożyliśmy sobie. To wszystko okazało się kłamstwem? Zapytał, jego głos zadrżał z bólu i gniewu. Marta, zaskoczona nagłym pojawieniem się Jana, przez chwilę nie potrafiła znaleźć słów. Gdy jednak spojrzała mu prosto w oczy, nie było w niej ani cienia skruchy. Zamiast tego widniało w nich coś, co sprawiło, że Jan poczuł się jeszcze bardziej zdradzony. Cóż, Janie, wydawało mi się, że już cię straciłam, odparła, jej głos przepełniony był złośliwym żartem. Myślałam, że nie wrócisz, więc postanowiłam zrobić, co sprawia mi przyjemność. Gorąca kłótnia między Janem a Martą rozgorzała jak płomień w trawie. Marta, zdradzona i niewdzięczna, nie potrafiła zrozumieć bólu, jaki spowodowała swoją zdradą. Jej słowa były jak szpilki wbijane w serce Jana, który ledwo trzymał się na nogach, czując, jak jego świat rozpada się na kawałki. Nie możesz sobie wyobrazić, jak bardzo mnie zawiodłaś, westchnął Jan, walcząc ze łzami i rozgoryczeniem. Myślałem, że nasze małżeństwo było czymś więcej niż tylko pustymi obietnicami. Ale teraz wszystko to okazało się jednym wielkim kłamstwem. Marta, widząc cierpienie w oczach Jana, zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo zniszczyła ich związek. Ale zamiast przyznać się do winy, trzymała się swojej obrony, oskarżając Jana o to, że doprowadził ją do tego kroku swoim zaniedbaniem i brakiem uwagi. W tym momencie Jan zrozumiał, że jego małżeństwo nie da się już uratować. Zdrada była tylko kulminacją problemów, które narastały między nimi od dłuższego czasu. Mimo że serce Jana krwawiło z bólu, musiał zaakceptować, że ich drogi muszą się rozdzielić. To był koniec ich wspólnej drogi, a początek bolesnego procesu gojenia ran i odbudowywania swojego życia od nowa. Mimo desperackich prób rozmów i wysiłków na rzecz naprawy ich związku, Jan i Marta wiedzieli, że to koniec ich małżeństwa. Zdrada odsłoniła głębokie szczeliny w ich relacji, których nie można było naprawić. Pomimo wszelkich prób zrozumienia i wybaczania, nie dało się odbudować zaufania po tak bolesnym i zdradzieckim ciosie. Jan czuł, że jego serce zostało brutalnie złamane, a jego zaufanie do drugiej osoby zostało unicestwione. Każdy krok w kierunku martowej zdrady przypominał mu o bólu i smutku, które niesie za sobą koniec ich małżeństwa. Nie mógł już patrzeć na nią z takim samym uczuciem, jak wcześniej, a myśl o dalszym życiu u jej boku sprawiała mu tylko więcej cierpienia. Marta, choć przepełniona żalem i wstydem za swoje czyny, również zdawała sobie sprawę, że to koniec ich związku. Nie było już drogi powrotu do tego, co było przed zdradą. Jej serce była równie zraniona jak Janowe, a świadomość, że straciła miłość swojego życia, była dla niej nieznośna. Wartość ich wspólnego życia, lata poświęcenia i miłości, zostały zniszczone przez jedno zdradzieckie działanie. Teraz musieli stawić czoła prawdziwej rzeczywistości, rozstaniu się i rozpoczęciu nowych, samotnych życiowych ścieżek. Choć rozstanie przynosiło ze sobą ból i smutek, obydwoje wiedzieli, że to jedyna droga, która pozwoli im odbudować swoje życie i odzyskać spokój ducha. Po bolesnym rozstaniu Jan musiał stawić czoła nie tylko bólowi związanemu z utratą swojego małżeństwa, ale także uczuciu żalu i straty, które towarzyszyły mu na każdym kroku. Codzienność bez Marty było dla niego wyzwaniem, któremu musiał stawić czoło każdego dnia. Żal towarzyszył mu jak cień, przypominając o wszystkich chwilach, które stracili razem. Czuł, jak rozdział życia, który tak skrupulatnie budowali przez lata, zamknął się na zawsze, pozostawiając po sobie tylko pustkę i ból. Każdy wspólny uśmiech, każde wspomnienie, przypominało mu o straconej szansie na szczęście i spełnienie. Ale wraz z żalem Jan próbował także odnaleźć w sobie siłę do przebaczenia. Choć to nie było łatwe,
Zdawał sobie sprawę, że trzymanie się gniewu i urazy tylko pogłębia ból i trudności. Przebaczenie stało się dla niego drogą do uwolnienia się od ciężaru przeszłości i otwarcia serca na nowe możliwości. Wiedział, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia o zdradzie i bólu, ale raczej uwolnienie się od ich ciężaru i pozwolenie sobie na dalsze życie bez obciążenia przeszłością. To był proces, który wymagał czasu i pracy nad sobą, ale Jan był gotów podjąć to wyzwanie, wierząc, że tylko w ten sposób może odzyskać spokój ducha i znaleźć prawdziwe szczęście. Mimo że życie musiało toczyć się dalej, bez Marty, Janowi pozostawały wspomnienia i lekcje, które wyciągnął z tego trudnego doświadczenia. Było to dla niego czas odkrywania własnej siły i wytrwałości, ale także czas otwarcia serca na nowe możliwości i nadzieje, które mogły czekać na niego w przyszłości. Po czasie przemyśleń i głębokiej refleksji, Jan zaczął dostrzegać ukryte motywy za zachowaniem Marty przez ostatni rok. Zrozumiał, że jej częste krytyki i niezadowolenie były próbą odrzucenia go, by mogła żyć spokojnie z kochankiem. Ta refleksja przyniosła mu nowe światło na całą sytuację. Poczucie zdrady zostało wzmocnione przez świadomość, że wszystkie te napięcia i spięcia, które pojawiły się między nimi, nie wynikały z problemów małżeńskich, ale z chęci Marty do pozbycia się Jana i życia z jej kochankiem. To odkrycie było dla Jana szokiem i źródłem głębokiego żalu. Czuł się oszukany i wykorzystany, gdy zdał sobie sprawę, że przez cały ten czas byli razem, Marta prowadziła podwójne życie. Jednak mimo tego, Jan postanowił znaleźć w sobie siłę, by wybaczyć swojej żonie. Choć to było dla niego trudne i bolesne, zdawał sobie sprawę, że trzymanie się gniewu i urazy tylko pogłębia ból. Przebaczenie stało się dla Jana kluczem do uwolnienia się od ciężaru przeszłości i otwarcia serca na nowe możliwości. Mimo że wiedział, że ich związek nie może być odbudowany, postanowił skupić się na swoim własnym procesie gojenia ran i budowaniu nowego życia. To był dla niego czas, aby skupić się na sobie i na swojej przyszłości, poza toksyczną relacją, która skończyła się zdradą i rozpadem. Po wielu miesiącach samotności Jan postanowił, że nadszedł czas, aby zacząć odbudowywać swoje życie. Choć wspomnienia związane z Martą zawsze będą go towarzyszyć, zrozumiał, że musi iść naprzód, szukać sensu życia po załamaniu, jakim było rozpad małżeństwa. Początkowo było to trudne. Codzienność bez Marty wydawała się szara i pozbawiona sensu. Każdy krok w kierunku nowego życia był obciążony bólem i smutkiem. Jednak Jan zdawał sobie sprawę, że musi znaleźć w sobie siłę, by kontynuować, że musi szukać sposobów na odnalezienie szczęścia i spełnienia. Z czasem Jan zaczął odnajdywać swoją wewnętrzną siłę i determinację. Zrozumiał, że to, co się stało, nie definiuje jego przyszłości. Zamiast tego, to, co robił teraz, miało znaczenie. Postanowił skupić się na swoim rozwoju osobistym i duchowym, na tym, by stawać się lepszą wersją siebie. Otworzył się na nowe możliwości, szukając sensu życia i prawdziwej miłości po załamaniu, jakim było rozpad małżeństwa. Nie bał się już ryzyka czy niepewności, ponieważ wiedział, że to tylko poprzez wychodzenie poza swoją strefę komfortu mógł znaleźć prawdziwe spełnienie. Jan podjął decyzję, że będzie żyć pełnią życia, czerpiąc z niego jak najwięcej. Zrozumiał, że prawdziwe szczęście nie zależy od innych ludzi czy zewnętrznych okoliczności, ale od jego własnego podejścia do życia i relacji z otaczającym światem. Nowy początek był dla Jana czasem odkrywania własnej siły i wytrwałości, ale także czasem nadziei i odrodzenia. Był gotowy stawić czoła przyszłości z otwartym umysłem i sercem, gotowy na wszystkie wyzwania i możliwości, które mogły czekać na niego w przyszłości.